Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wyprawa do lasu. Dzisiaj nie będziemy robić przy 60. Dzisiaj jedziemy do lasu zrobić małe porządki. I tak to się właśnie prezentuje. Teraz zaraz będziemy usiłować odpalić Ruska. Tylko że trochę mi to przeszkadza. Flexa, nie flexa. Kurde. Ała. O, dobra. Podpompujemy trochę na pompce. Ostatnie palenie. Kiedy? Na tym filmiku, co było. Dobra. Próbujemy wariata odpalić. A to jeszcze muszę sobie wsadzić do radia, bo mi nie zginęło. O, dobra. Wszystko jest. Nie wiem, czy grzać świecę. Grzejemy świecę. Poczekamy chwilę, zagrzeje się świeca. Będziemy palić zemstę Stalina. Nie wiem ogólnie, jaki jest mróz. Chyba tak z minus 5. Coś takiego może. Pięknie maszyna, chodź. Putin to jest Putin. O. Zobaczcie, nawet kropelki tego oleju, nic nie ma. No tam tylko to z pompki, co wyleciało, jak teraz brałem, pompowałem. Weźmiemy sobie jeszcze pompę, włączymy hydrauliczną, bo po co ma chodzić? Pompę hydrauliczną. A oto cały winowajca tego zamieszania. Agregat pożyczony od brata szwagra. Mamy dzisiaj zamiar poobcinać sadzonki tym oto wehikułem, a to, że jest to na prąd. Także będzie potrzebny agregat do tego. Jakiś przewód. To będzie dobre. Oczywiście Husqvarna musi być. Jest Husqvarna. Husqvarna. Paliwko to jest tam. Tu jest paliwko do Husqvarny. Co tu jeszcze? Odpali maszynę.
No łańcuch taki. To chodzi, wszystko. Olej trzeba jeszcze jakiś wziąć do piły. Olej do piły. Tu był olej do piły chyba. Żeby pouzupełniać to od razu. Wytniemy sobie trochę lasu, znaczy lasu, potniemy trochę gałęzi w lesie, żeby one rosły pień, a nie w gałęzie, że tak powiem. Dobra. No już znajdujemy się na w lesie, w moim lesie właściwie. Szwagier tam już piłą, kurde, działa. Rozpaliliśmy sobie ognisko. No i zaczynamy porządki tutaj. Zaczęliśmy troszeczkę te sosenki podcinać, żeby one po prostu rosły w pień, a nie po prostu w te gałęzie. Tam trochę się połamało, jakieś uschnięte, będziemy to czyścić. Dużo i tak nie nawujemy, no bo do pracy. Ale sobota do południa w lasku. Kiełbaska z ogniska będzie oczywiście. Musi być. No i działamy tak. Agregacik potrzebny do tej piły, jak widzieliście wcześniej. Zaraz wam pokażę, jak to idzie. Obcinamy po prostu te gałęzie z wysoka. Szwagier tam walczy z tymi niżej usytuowanymi. Od razu na bieżąco czyścimy, by zostawić po sobie porządek. Robimy dla siebie, a nie dla kogoś. Aura zimowa. Delikatnie pruszy śnieg. I tak. Zaraz to trochę tutaj jeszcze zbiorę. I obecne te dziady. Luksus ognisko. O, trzeba by wrzucić. Niech się to pali. Trochę się zakopci. I co? To jest agregacik Honda. Szybsza niż wygląda, stanie. Ipa! I pali. Przedłużacz. Idę walczyć. Daje radę ta piła. Tam się. Dobra. To już jest full. Moja robota dzisiejsza tak wygląda. O.
las nie jest jakoś nie wiadomo jak duży. Niestety tutaj był zasadzony, ale ktoś dawniej powyrywał sadzonki. Część się nie przyjęło. No i tak zostało po dzień dzisiejszy. Myślałem kiedyś, żeby troszeczkę tutaj nasadzić, ale zawsze nigdy nie ma czasu. I to tak jest. Tam jeszcze sobie obetniemy. O, tam gniazdo jakieś. Dobra, co tutaj mamy? A, no mnie dostanie ten przewód. Żeby od razu to do tytorki też by to trzeba było dociąć. To się przestawia agregat najwyżej. Idę tam bliżej szwagra. Bliżej szwagra. Wierzę, że na pewno będzie smaczna. Uwędzi się tym sosenką, to jod. Dobra, smoła nigdy nie zła. Szwagier, weź no coś powiedz. Ale co? A, za propos, już jak ja, przypomniało mi się propos teraz nagrywania. W komentarzach miałem, pisali ludzie, żeby pozdrowić cię i powiedzieć ci, że taki szwagier to skarb. Także widzisz. Żywe złoto. Tak. Przyjechał, wyciął mi pół lasu i teraz... Jeszcze nie. I teraz jeszcze kiełbasek. Jak zjem, dopiero wytnę. O, już się przypaliło. Przypiekło. Ale co? Pierdzielimy. Podjadę chyba tam Putinem. No i co, naładujemy i to pozbieramy i będzie akurat... Będzie gdzieś 11, to jeszcze można coś tam pometrykować. Póki ognisko się będzie palić. Niepotrzebnie tylko żeśmy go opuścili. A to opuścimy na dół, przecież tam iść stanie. Nie urwie się? Spawałem ostatnio zawiasy, także. Siła. Będzie chodzić. Siła razy gwałt. Podjedziemy sobie teraz pod drzewo tam z tamtej strony. Od razu będziemy ładować to na przyczepkę. Sarny odkopywały zboże. Kurde, jakie to są wertepy. Zdachujemy tego ruska. Stara. Boże drogi. Panie Bogusiu. Szybko z rozpędu. Ja pierdzielę, ale to kto to tak poorał? Jak na Rodeo. Daj mi spokój. Myślałem, że już tu siądę, bo żebym się z tym na dole
z dolnym tym zaczepem się tutaj zaparłem za tę górkę. Zobacz. Jeszcze zmarznięty. Aż się łeżka kręci. Co? Nie, teraz chyba ma zjazd. Tak mówił. Kęsik. Bardziej na lewo, Mateusz, bo tu jest posypane. Dobrze, że wszedł mi napęd. Myślę, że odcinek wam się spodobał z takiej krótkiej relacji akcji las. Prawdopodobnie jeszcze będziemy w poniedziałek jechać do lasu, no ale już tego nie będę nagrywał. Na kolejne odcinki, kolejny odcinek prawdopodobnie już będzie z dalszych prac przy remoncie silnika w Ursusie C360. Także jeśli dotrwaliście do końca tego filmiku, zostawcie łapkę w górę i komentarzyk, i to było na tyle w dzisiejszym odcinku, także pozdrawiam was i do następnego, cześć.